Zacznijmy od odniesienia się do tego, co powiedział pan poseł Śmiszek. Ja swój komentarz umieściłem, zanim doszło do pokazanych przez media negatywnych wydarzeń. Zanim do nich doszło i przez 99% czasu i w 99% miejsc, gdzie byli uczestnicy marszu, panowała dobra atmosfera. Wielu uczestników, jak to bywa przy takich dużych wydarzeniach, dowiedziało się dopiero po powrocie do domu z mediów, że w niektórych innych miejscach doszło do przykrych. Ale mieli państwo nie wychodzić na ulicę. Taka była umowa, pan mówi, panie, że była umowa z policją w odległości wzroku. Tak. Już mówię. Organizatorzy to Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, więc proszę, żeby mnie tutaj nie stawiać w roli organizatora całości wydarzenia, bo od kilku lat nie jestem w zarządzie stowarzyszenia. Mogę powiedzieć w swoim imieniu, co widziałem. Ja cały marsz przejechałem autem, byłem jedną z niewielu osób, która miała to szczęście. Niestety policja aut uzgodnionych do Marszu Niepodległości na trasę po prostu nie wpuszczała, nawet sama zachęcała ludzi do wysiadania z aut. Wiem, że Robert Bąkiewicz jako przewodniczący stowarzyszenia jechał w jednym z aut na czele marszu. W momencie, gdy zobaczył coś niedobrego, wychodził po prostu interweniować. No to rzeczywiście zdarzyło mu się, przepraszam panie pośle, przepraszam panie pośle, ale pan sobie jakieś żarty z nas robi, bo widać go było na moście Poniatowskiego, gdzie nie przejeżdżały samochody, więc pan mówi, że on wyszedł. Był w połowie mostu Poniatowskiego stał. Byłem w tym miejscu dokładnie i przejeżdżałem tam autem, przede mną jechały inne auta. To był początek Marszu Niepodległości. Ale ja mówię o tym środku, kiedy rzucano racę. Według pana powinno się rzucać racami, czy według pana ci uczestnicy Marszu Niepodległości powinni mieć racę, powinni rzucać je w okna, bo im się nie podobają symbole strajku kobiet? Absolutnie nie. Takie zachowanie zasługuje na potępienie i na ukaranie i uważam, że te kilkadziesiąt osób spośród uczestników, że to było nie więcej niż jeden promil uczestników w sumie w organizacji uczestnictwa, było zaangażowane kilkadziesiąt tysięcy osób, kilkadziesiąt osób dopuściło się awantur z policją czy rzucania racami. Te osoby powinny być ukarane, natomiast niestety, gdyby to się ograniczyło do tych osób, to myślę, że marsz by sobie z tym doskonale, tak jak w poprzednich latach, poradził. Natomiast tylko marszu miał nie być. Ja nie wiem, czy żyjemy w innej rzeczywistości. Policja, która państwo się, Ja teraz mówię. Umówili się państwo, że nie będzie przemarszu, że miał być rajd zmotoryzowany. Została pani redaktor przez rząd wprowadzona w błąd. Z policją przed dzień marszu omawiane było 5 scenariuszy, z których pierwsze 3 scenariusze zakładały, że jest większość, przewaga zmotoryzowanych uczestników i niewielka grupa pieszych, a scenariusze 4 i 5 zakładały przewagę uczestników pieszych, jeżeli się duża grupa ludzi dobrze, taka teraz pojawi. Krzysztof Śmiszek, jeśli można. Ja się już nie wiem, kto się z kim dogaduje, czy rząd się dogaduje, przepraszam, z narodowcami, czy narodowcy dogadają się z policją, czy policja jest zła, bo to pan szef, strażnik narodowy żąda dymisji komendanta głównego. Rząd nie wie, co mówić, każdy mówi co innego. I nie słyszymy potępienia tych burt, które były wczoraj na ulicach. Krzysztof Śmiszek. No, nie da się słuchać tego, co mówi pan poseł Bosak, bo to są jakieś bredne. Jeśli pan mówi, że pana Bączkiewicza czy Bąkiewicza nie było na moście Poniatowskiego, kolejny dowód. Zdjęcie pana Bąkiewicza, które idzie przez... No to proszę... Panie pośle, ja pokazuję zdjęcie, na którym pan Bąkiewicz idzie przez most Poniatowskiego, a obok płonie mieszkanie. Ale ja tego nie kwestionuję. Więc to jest jedna kwestia. Druga kwestia, bezpieczeństwo. To na jakim marszu? Niepodległości czy na marszach organizowanych pokojowo spisuje się 700 uczestników, a 35 policjantów zostało rannych? To chyba na marszu wczorajszym, tak zwanym Niepodległości, doszło do dewastacji miasta i do spowodowania wielkich strat. I jeszcze jedno. A do jakiej dewastacji? Jakim trzeba, przepraszam, jakim trzeba być kretynem? Jakim trzeba być... Proszę nie kłamać. Przepraszam, Empik został zdewastowany, nie wiem, czy pan zauważył, Krzysztof Śmiszek. No właśnie Śmiszek. Panie pośle, jakim trzeba mieszkanie, być... Mieszkanie nie zostało na Powiszu zdewastowane, nie zostało zdewastowane, tak? Krzysztof Śmiszek, tak jak pan powiedział, że spaliło się... Pożarze mieszkania, dobrze, się zapaliło dobrze, pracę. Panie pośle, jakim trzeba być kretynem, żeby organizować Marsz Niepodległości, który co rok
roku przynosi wstyd dla całej Polski, na całym świecie, w pobliżu Stadionu Narodowego, który dzisiaj jest szpitalem, w którym leżą ludzie, w którym leżą chorzy ludzie, do którego trzeba dowozić respiratory. Złamaliście największe tabu naszej kultury. Ale to chwileczkę. Złamaliście, teraz ja mówię. Teraz Krzysztof Śmiszek, za chwilę pan poseł. Rozumiem, że pan się pali do wyjaśnienia wszystkiego, ale chwileczkę. Złamaliście największe tabu naszej kultury. Zakłóciliście spokój chorych, uniemożliwialiście przejazd karetek z respiratorami i z potrzebnymi lekarstwami. Ja porównam, ale teraz ja mówię. Pamięta pan takie filmiki sprzed kilku dni, kiedy strajki kobiet w wielu tysiącach były obecne na ulicach polskich miast. Kiedy jechała karetka, wszyscy się rozstępowali i bili brawo. A wy co robiliście? Pan i pana zwolennicy. Robiliście burdy pod największym szpitalem w Polsce. Jesteście najbardziej prymitywną organizacją, jaką sobie można wyobrazić. Dobrze, teraz... Marszałek, Wysoka Izbo, procedujemy dzisiaj wniosek o wotum nieufności wobec Zbigniewa Ziobry, o zgrozo ministra sprawiedliwości. Bardziej trafne byłoby nazwanie tego resortu pod rządami Ziobry ministerstwem niesprawiedliwości, ministerstwem bezprawia albo ministerstwem kolesiostwa, a już najpełniej centralnym ośrodkiem zbierania haków na opozycję i tak zwanych przyjaciół z PiS-u. Przyjrzyjmy się, jak działa sprawiedliwość pod rządami orłów prawniczych spod znaku ministra zero. Gdzie nie przełożysz ucho, tam bezradność, niekompetencja i zapaść. Usprawnienie procesów sądowych? Zero. Przyspieszenie procedur prokuratury? Zero. O, przepraszam. Turboprędkość i sprawność, jeśli trzeba uruchomić machinę przeciwko niewygodnym politykom i niepokornym obywatelom, a zwłaszcza obywatelkom. Tańsze postępowania sądowe, tak aby były dostępne dla obywateli? Zero. Pomoc ofiarom przestępstw? Zero. A co mamy? Kolaborację resortu z fundamentalistami. Pamiętacie państwo sprawę IKEA, zwolnionego z pracy pracownika, który nawoływał do nienawiści? Nasza dzielna prokuratura, zamiast walczyć z nienawiścią i dyskryminacją, ściga kogo? Kadrową z IKEA. Tak, prokuratura dzisiaj obstawia sądy pracy, bo już przecież dawno złapano wszystkich złodziei, alimentarzy czy sprawców przemocy domowej. Takie mamy standardy w państwie Ziobry. Tak, proszę państwa, ta prokuratura to jest polityczne narzędzie. To jak zapałki w rękach piromana. Od lat sukcesywnie prokuratura włącza się w działania przeciw prawom człowieka. Tańczy tak, jak grają jej fundamentaliści i ekstremiści. Prokuratura pod rządami Ziobry to promocja nienawiści wobec kobiet. Nie tak dawno rozesłano do prokuratur instrukcje w sprawie ścigania przerywania ciąży. Przygotowane przez kogo? Ordo Iuris. Tak, proszę państwa, prywatną fundację, której macki dyrygują polskim wymiarem sprawiedliwości. A ostatnio prokurator generalny przed tak zwanym Trybunałem Konstytucyjnym wsparł fundamentalistów w walce z polskimi kobietami i argumentował, że zmuszanie Polek do heroizmu i rodzenia martwych dzieci jest niby zgodne z polską konstytucją. Czyli mamy ministra od katoszariatu, a nie ministra od sprawiedliwości. Fundusz Sprawiedliwości już dawno przestał pełnić swoją pierwotną funkcję. Stał się źródłem publicznych pieniędzy dla finansowania politycznych zachcianek Ziobry i jego przybocznych. Gdzie się podziało finansowanie dla ofiar przemocy? Gdzie się podziały pieniądze Polek i Polaków, które miały trafiać na resocjalizację więźniów? Gdzie jest kasa na pomoc ofiarom przestępstw? Ile na to wydaliście? Zero. A dla Rydzyka? Miliony. Tak, miliony poszły na wątpliwej renomy fundacyjki dla egzorcystów, którzy wypędzają demony za pomocą salcesonu. Ministerstwo Sprawiedliwości pod rządami Ziobry stało się centrum promocji nienawiści. Bo jak inaczej nazwać szczodre nagrody dla tych samorządowców, którym w niesławie odmówiono unijnego finansowania projektów za to, że promują uprzedzenia wobec mniejszości. A to, że złamano prawo i przyznano pieniądze nawet wtedy, kiedy samorządy się o to nie prosiły? Trudno. Ktoś Ziobrze zarzuci przekroczenie uprawnień funkcjonariusza publicznego. Prokuratura, którą Ziobro nadzoruje. A teraz popatrzmy na skuteczność i szybkość postępowania prokuratury. Spójrzmy na kłamliwe komunikaty ministerstwa. Cytuję.
Ponad czteroletni okres obowiązywania ustawy o prawo o prokuraturze pokazał, że wprowadzony model ustroju i organizacji prokuratury okazał się trafny i zasadny. Kłamstwo, kłamstwo i malowanie trawy na zielono. Ta prokuratura już dawno nie chroni obywateli. Ta prokuratura już dawno straciła swoją pierwotną funkcję. Ta prokuratura staje się dzisiaj orężem w walce z każdym, kto staje na przeszkodzie chorej wizji zamordystycznego państwa. Przykład? Ściganie sędziów za ich orzecznictwo. To najgorszy przykład tego, jak można podeptać niezawisłość sędziowską. Zapamiętajmy te nazwiska. Irena Majcher, Igor Tuleja, Beata Morawiec, Wojciech Łączewski, Paweł Juszczyszyn, Agnieszka Rękas. Sędziowie, którzy odważyli się zadać pytania prejudycjalne w sprawie praworządności. To jest wasz wyrzut sumienia. Wysoka Izbo, biorąc powyższe pod nikt nie z pola widzenia, tym lepiej. Ale i tak wiemy, że pana koledzy nie dadzą panu przepaść. I niezależnie od tego i od tej skali pana podłości, niekompetencji, pewnie już czeka. Tysiące Polaków, już panie pośle, przekroczył pan tysiące Polaków od kilku dni na ulicach już wam mówią, co macie zrobić. Przeproście i już sami wiecie co. Dziękuję bardzo, panie pośle. I bardzo. Ale to w kolejnej części programu zaczynamy od zakazów, czy też od próby zakazów. Po tym, jak Trybunał Konstytucyjny de facto zmienił prawo w kwestii aborcji, teraz Kaja Godek, znana aktywistka i jej środowisko, walczy o to, żeby zakazać marszów równości. Kaja Godek z Fundacji Życie i Rodzina jest Państwa i moim gościem. Dobry wieczór Pani. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Pani. A także redaktor. Poseł Lewicy Krzysztof Śmiszek. Dobry wieczór Panie Pośle. Dobry wieczór Pani redaktor, dobry wieczór Państwu. Zapytaliśmy kilka osób, co sądzą o tym pomyśle, zresztą także nie pytani przez nas. Komentowali i posłuchajcie Państwo, garści dosłownie krótko takich komentarzy dotyczących tego, czy zakazać marszów równości. Nie jestem zwolennikiem tego typu marszów, ale jeśli mamy do czynienia z pokojowym protestem, z którym nawet się nie zgadzam, to w systemie demokratycznym trzeba dopuszczać do wyrażania opinii. Trzeba moim zdaniem zakazywać działań gorszących, działań obscenicznych, działań wulgarnych w sferze publicznej. To jest bezsporne, mamy w Konstytucji taki artykuł o moralności publicznej. Natomiast czy to ma zaskutkować całkowitym zakazem wyrażania swoich poglądów przez jakąś grupę, to jest już kontrowersyjne. Uderzający w fundamentalną wolność do zgromadzeń i wyrażania poglądów projekt Stop LGBT powinien zostać odrzucony w pierwszym czytaniu, szybko i głosami Zjednoczonej Prawicy, dla dobra społecznego, z szacunku dla prawa, ale i z interesu obozu władzy, a także Kościoła. Dodam tylko, że autorami tych wypowiedzi są Tomasz Terlikowski, Krzysztof Bosak, Marek Suski, osoby, które trudno podejrzewać o to, by miały liberalne czy lewicowe poglądy. Kaja Godek, czy nie uważa Pani, że posunęła się o kilka już mostów za daleko i że nawet środowiska konserwatywne mówią dzisiaj Pani jednym głosem, że Pani po prostu przesadza? Przede wszystkim tu nie mówimy o mnie, tylko mówimy o Fundacji Życie i Rodzina i o 200 tysiącach obywateli, którzy ten projekt poparli. I dzisiaj trzeba powiedzieć, że ruch LGBT czyni kolejne kroki na drodze do totalitaryzmu, do dominacji całkowitej w przestrzeni politycznej, kulturalnej, do realizacji swoich postulatów i to najbardziej radykalnych. Targi Men Having Babies w Brukseli, które się w tej chwili odbywają, gdzie można sobie kupić dziecko u surogatki. I jest to, jak sama nazwa tej imprezy wskazuje, impreza skierowana do homoseksualistów. Jest to zgodne z belgijskim prawem, bo w Belgii pary jednopłciowe mogą mieć dzieci, pani Kaju. To osiągnął ruch LGBT. To jest efekt tego, co osiągnął ruch LGBT, między innymi właśnie poprzez regularnie odbywające się parady równości. I każdy, kto dzisiaj próbuje bronić parad równości, każdy, kto próbuje bronić tego, żeby można było na ulicy prowadzić zgromadzenia publiczne, które dążą do obalenia porządku konstytucyjnego, przykłada rękę do tego, żeby to przyszło do Polski. Proszę wskazać przykład porządku konstytucyjnego, który chcą obalić Pani zdaniem te marsze. Artykuł 18 Konstytucji. Czyli? Oczywiście, który mówi o ochronie, jest to zasada ochrony rodziny, mówi o ochronie małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, macierzyństwa i rodzicielstwa. Regularnie na paradach równości obala się ten artykuł Konstytucji, postuluje się zrównanie z małżeństwem, normalnym małżeństwem, różnego typu innych związków, postuluje się adopcję dzieci przez homoseksualistów, postuluje się uczenie, że jest więcej niż dwie płci, a płci są tylko dwie, szanowni państwo. W jaki sposób pani małżeństwo jest zagrożone przez to,
że gdzieś indziej jakaś homoseksualna para może żyć jak rodzina i czuje się rodziną i nazywa się rodziną. Zagrożone są dzieci, które oddaje się homoseksualistom na wychowanie, ponieważ doświadczenie państw, które opowiedziały się za homoadopcjami i na takie homoadopcje pozwoliły, pokazuje, że to się kończyło tragediami tych dzieci. I dzisiaj, jeżeli patrzymy na to, co dzieje się w Polsce, jeżeli głosi taką tezę, to proszę o twarde dowody, że tak jak to pani nazywa homoadopcję, bo wiemy, że w wielu państwach europejskich i na świecie jest prawo, które zrównuje pary homoseksualne i dało im prawo do adopcji. W jaki sposób jest udowodnione, co pani mówi? James Rennie, prominentny działacz szkockiego ruchu na rzecz praw LGBT, razem ze swoim partnerem regularnie opiekował się rocznym dzieckiem. Okazało się po kilku latach, że panowie regularnie gwałcili rocznego chłopca, nagrywali te gwałty, puszczali nagrania z tych gwałtów swoim kolegom gejom. I była to prominentna postać ruchu LGBT. Pedofilia i homoseksualizm szły tutaj w parze. I są to przypadki, które się powtarzają. Analogiczna sytuacja była w Nowej Zelandii, gdzie również osoby, które bardzo wysoko zaszły w strukturach ruchu LGBT, były później skazywane za pedofilię. Ruchy się w żaden sposób nie odcinały, wręcz dawały im kolejne stanowiska. Dobrze, za moment, Krzysztof Śmiszak, chciałabym panią zapytać, w takim razie, czy potrafi pani przytoczyć dane, albo czy ma pani przed sobą dane dotyczące przypadków pedofilii wśród osób heteroseksualnych w rodzinach, w których jest mama, tata i gdzie takie okropne rzeczy mają miejsce? Problem pedofilii występuje w różnych środowiskach. Badania na przykład w Stanach Zjednoczonych na osobach skazanych za przestępstwa pedofilii pokazują, że większość pedofilów to są osoby ze skłonnościami homoseksualnymi. Co to znaczy większość? Które w czyli ile? Sposób miały czyli dostęp ile? Do dzieci. Co to znaczy większość? Podobno homoseksualistów jest w społeczeństwie 1-2%. Niektórzy mówią, że jest 5% na przykład. Okazuje się, że osoby osadzone za pedofilię od 30 do 60%, zależy w którym badaniu, to byli homoseksualiści. To jest potężna nadreprezentacja. Nie ma takich badań niestety. Pani mówi podobno, pani mówi od 30 do 60%. Podobno to jest bardzo nieostre, a od 30 do 60% to jest bardzo duży rozrzut. Powiedziała pani podobno, jeżeli chodzi o liczebność osób homoseksualnych w społeczeństwie. Tak pani powiedziała. Przepraszam pani redaktor, w zależności od tego, w którym więzieniu badano osadzonych, było to albo 30%, albo 40%. Powiedziała pani podobno, jeżeli chodzi o liczbę osób homoseksualnych w społeczeństwie. Dobrze, to ja zapraszam na stronę stopdewiacji.pl, tam takie pani, dane podajemy. Dobrze, to ja bym chciała ustalić jedną zasadę, że nie obrażamy w tym programie, nie nazywamy dewiantem nikogo, kto nim nie jest, a artykuł 30 Konstytucji głosi o godności człowieka i mówi o przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka i nie będziemy w tym programie nazywać osób homoseksualnych dewiantami. Chcę, żebyśmy sobie to jasno powiedzieli. To słowo pada z pani ust. Nie, ale w kontekście takim, że nie będziemy się obrażać. Krzysztof Śmiszek, a propos proponowanego przez panią... Przepraszam panią, Krzysztof Śmiszek, bo od 7 minut my rozmawiamy. Krzysztof Śmiszek, a propos... Po co ten zakaz? Dlaczego jest środowisko, które chce zakazać marszów środowisku LGBT, marszu równości? No, powiem przewrotnie, że pewnie pani Kaja Godek chce znów wokół siebie zgromadzić jakąś atencję społeczną, ale pani redaktor, przechodząc do tego projektu, bo miałem okazję poczytać sobie ten pożal się Boże projekt, który wpłynął wczoraj, ale się nie mylę, do Sejmu i pozwolę sobie go ocenić jako prawnik, ale także jako osoba homoseksualna, która no, jako żywo jest, będzie dotknięta skutkami tego projektu, jeśli nie daj Boże wszedłby ten projekt, ta ustawa weszłaby w życie. No więc po kolei. Projekt ustawy, który złożyła pani Godek, łamie podstawowe zasady konstytucyjne, jest kpiną z rozumu, kpiną z intelektu, kpiną z ludzi, a przede wszystkim kpiną z konstytucji. Po pierwsze, ten projekt ustawy łamie podstawową wolność konstytucyjną, jaką jest wolność zgromadzeń i wolność zgromadzeń jest rzeczą świętą w demokratycznym społeczeństwie i nikt z uwagi na swoje widzimisię nie może
ograniczać praw do demonstrowania. Po drugie, prawo do wyrażania własnych opinii, wolność wyrażenia opinii. No, jako żywo mamy przykład z ostatnich tygodni, demonstracje na ulicach. Ludzie wyrażają swoją opinię i tego pani Godek chciałaby zabronić części społeczeństwa. Po trzecie, wolność ekspresji. Po czwarte, wolność stowarzyszania się. I po piąte, zakaz dyskryminacji. I po szóste, nakaz równego traktowania. Te wszystkie wolności i prawa tym projektem ustawy będą łamane i dlatego też ten projekt nie może wejść pod obrady Sejmu. Ja mam w ogóle wrażenie, pani redaktor, że ten projekt ustawy został bezpośrednio przetłumaczony z rosyjskiego i na odległość pachnie cyrylicą. Dlaczego? Dlatego, że to w Rosji przyjęto taki projekt. Taka ustawa obowiązuje o tak zwanym zakazie homopropagandy, a ta ustawa niszczy życie bardzo, bardzo wielu osobom. Zatem ten projekcik nie tylko powinien trafić do zamrażarki sejmowej. Ten projekt powinien trafić do sejmowego śmietnika, bo tylko tam jest miejsce tego typu projekcików. I kolejna sprawa. Ja mam takie wrażenie, pani redaktor, że są takie dwie grupy państw na świecie. Są takie państwa jak Szwecja, Norwegia, Niemcy czy Wielka Brytania, gdzie te państwa, rządy tych państw i ustawodawcy tych państw po prostu szanują różnorodność. Po prostu uważają, że miłość to miłość. Po prostu uważają, że obywatelom należy się poszanowanie godności. I są takie państwa na świecie jak Rosja, Iran, Arabia Saudyjska, Białoruś, gdzie ta różnorodność jest niszczona, gdzie ludzi szczuje się przeciwko sobie. I ja zapraszam państwa, naszych widzów, w podróż do tych państw z tej pierwszej grupy. Do oceny państwa widzów zastawiam, gdzie chciałaby pani Godek zaprowadzić polskie społeczeństwo. Na pewno nie jest to kraina szczęśliwości, jest to miejsce szczucia, jest to miejsce dzielenia, jest to miejsce, gdzie tak naprawdę jedna, jedyna opcja światopoglądowa w niezwykle ekstremistycznej i radykalnej wersji będzie obowiązywała wszystkich. Panie pośle, czy pan dopuszcza w ogóle taki scenariusz, że ten projekt, który pan podał przed chwilą jako manifestację swojego podejścia do treści tam zawartych, trafi pod obrady Sejmu? No, jeśli będzie taka decyzja marszałka Sejmu, to pewnie trafi i pewnie niestety stracimy mnóstwo publicznego czasu, a przede wszystkim publicznych pieniędzy i publicznej energii, którą moglibyśmy spożytkować na walkę z koronawirusem, na walkę z pandemią, na ochronę polskich rodzin. My będziemy dyskutować nad kolejnym wymysłem ekstremistycznych środowisk. To jest hańba dla polskiego parlamentu, że tego typu projekty ustaw są proponowane w momencie, kiedy polska rodzina jest zagrożona. I to nie marszami równości, szanowni państwo. Marsz równości jeszcze nikogo nie pozbawił ani godności, ani nie ukradł nikomu męża, ani nie ukradł nikomu żony. Wierzę bardzo głęboko w to, że jeśli weszłaby w życie na przykład ustawa o równości małżeńskiej czy o związkach partnerskich, mąż pani Godek nie zostawi pani Godek, tylko dalej będą tworzyli, mam nadzieję, szczęśliwe małżeństwa. Ale jeszcze jedna rzecz. Jedno zdanie i oddaję pani Godek głos. Ja uważam, że polskiej rodzinie dzisiaj zagraża bieda. Dzisiaj polskiej rodzinie zagraża niepewność, przemoc domowa, niepewność jutra i brak perspektywy. Wszystkim nam zagraża koronawirus też, tego się boimy. A nie marsze równości, które propagują miłość, równość. Chcę przypomnieć, że lata temu, kiedy prezydent ówczesny Warszawy Lech Kaczyński zakazał marszu równości, przegrał przed unijnym trybunałem. W związku z tym, czy pani chciałaby wyprowadzić Polskę z Unii? Proszę mi pozwolić zadać pytanie. Czy pani chciałaby wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej? Przypomnę, że pani kandydowała do Parlamentu Europejskiego z list Konfederacji, więc chciała być pani europosłanką. Czy pani chciałaby wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej, gdzie obowiązuje, gdzie po prostu zasadą jest tolerancja? I czy jest coś na rzeczy, że pani organizacja, pani środowisko jest finansowane poprzez Rosję z Kremla? Bo takie sugestie również pojawiały się w przestrzeni publicznej. Krzysztof Śmiszek mówi, że projekt pisany, tłumaczony z cyrylicy. Kaja Godek.
Więc ja ad vocem nie ale znam proszę odpowiedź na pytanie. Cyrylicy. Nie znam cyrylicy, jestem z tego bardzo dumna, jestem z wykształcenia anglistą i z całą pewnością sympatyzuję z zachodnią cywilizacją. Natomiast jeśli już mówimy o tym, w jakich krajach są podobne rozwiązania do projektu Stop LGBT, to jest na przykład Litwa. To jest kraj będący członkiem Unii Europejskiej. Tam jest zakaz homopropagandy i to nie tylko na ulicy, ale też w innych obszarach przestrzeni publicznej. Także tutaj absolutnie ten projekt nie jest jakiś radykalny. Powiedziałabym nawet, że jest to projekt częściowy. Jeśli chodzi czyli co chciałaby pani więcej zrobić, jeśli to jest projekt częściowy? Pani redaktor, co by pani chciała zrobić bardziej, jeśli to jest projekt częściowy? Palenie na stosie. Pan poseł mówi i pani nie przerywa, więc bardzo proszę o symetrię. Ja dopytuję oboje państwa, jeśli mam wątpliwości. Pani mówi, że to jest projekt częściowy, czyli czego by pani chciała jeszcze zakazać? Projekt Stop LGBT realizuje polską konstytucję, dlatego że artykuł 57, który mówi o wolności zgromadzeń, zawiera zdanie, wolność ta może być ograniczona ustawą. Natomiast artykuł 18, który zawiera zasadę ochrony rodziny, nie przewiduje ograniczeń. Czyli przyznaje pani, że chciałaby ograniczać wolności. Zasada ochrony rodziny, jeśli dobrze rozumiem. Zasada ochrony rodziny jest wartością w konstytucji wyższą niż zasada wolności zgromadzeń. Zresztą mamy zakaz propagowania komunizmu, faszyzmu, zakaz propagowania widzi pani, na ulicy robi pani to, LGBT, o co prosiłam, żeby pani nie robiła, ponieważ pani stawia na równi komunizm, faszyzm i LGBT. I to jest rzecz, na którą ja pani nie pozwolę w tym programie. Pani Kaju, prosiłam panią, LGBT jest teologią neomarksistowską, wywodzi się bezpośrednio z komunizmu. Proszę pani, możemy się wymieniać poglądami, nie możemy się obrażać i nie będziemy tego robić. W związku z tym proszę, żeby pani nie stosowała takich porównań w moim programie wobec osób, które są pani bliźnimi, a pani się deklaruje jako osoba wierząca, jeśli się nie mylę. Cenzura? Przepraszam, nie cenzura, tylko nie obrażanie się. W żadnym programie nie pozwalam na to, żeby ludzie się wzajemnie obrażali. Gdyby pan Krzysztof, gdyby pan poseł Śmiszek nazwał panią, nie wiem, katolką, też bym reagowała. Po prostu nie wolno porównywać orientacji seksualnej do systemów totalitarnych. To, co pani robi. Ideologię LGBT jak najbardziej można porównywać do systemów totalitarnych. Popatrzmy na przykład na Włochy. Tam w tej chwili proceduje się taką ustawę, że będzie szło się do więzienia za krytykę LGBT. I tutaj nie chodzi wcale o jakieś nawoływanie do nienawiści czy jątrzenie, tylko chodzi o to, że człowiek wyrazi w jakiś sposób, powie jakiś głos krytyczny na temat ideologii gender czy ideologii LGBT. Jak już państwo mówią o tym szczuciu i jak już państwo mówią o tych wszystkich prześladowaniach, to popatrzcie, co się teraz działo na kanwie czarnych strajków po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego pod adresem takich osób na przykład jak ja, albo osób, które były w jakiś sposób związane z obroną życia, pod adresem polityków, którzy życia bronili. To, co robił strajk kobiet, nie spotkało się z żadną krytyką ze strony lewicy. To były akcje bardzo radykalne. To było podchodzenie pod prywatne mieszkania, to było blokowanie prywatnych telefonów, to było nękanie w bardzo różny sposób, to było nawoływanie do tego, żeby zabić kolejne osoby. To były hasła wulgarne, to były hasła, to były groźby karalne. Nie wiem, czy miało miejsce, oczywiście jest to godne potępienia i mam nadzieję, że zgłosiła to pani do prokuratury. Chcę tylko pani przypomnieć, że państwo... Oczywiście, ale że państwo jako pani środowisko ujawniali państwo adresy. Pani Kaju, proszę mnie wyprowadzić z błędu, jeśli to jest błąd. Państwo jako prolajferzy, tak się określający, ujawniali adresy i nazwiska lekarzy, którzy zgodnie z obowiązującym prawem przeprowadzali aborcję, prawda? Mówiliśmy o lekarzach, którzy publicznie aborcji bronili, ujawniali takich jak na przykład dr Dębski. Czy ujawniali państwo nie, oni te dane? Się sami ujawniali. Oni się sami ujawniali. Nie, ujawniali państwo dane tych osób. Krzysztof Śmiszek. Nie, to jest bzdura, pani redaktor. Mówiliśmy o osobach, które publicznie broniły aborcji. Proszę o głos, ja pani nie przerywałem, słuchałem pani. Przerywają państwo sobie wzajemnie, ja staram się dbać o czas. Krzysztof Śmiszek, Lewica. Szanowni państwo, słyszeliście państwo ten słowotok pani Kai Godek. No, uczyniła sobie z tego programu jakąś ścianę płaczu i odbija sobie jakieś swoje prywatne
prywatne żale, pisząc tego typu projekt ustawy. Co pan ma na myśli, że prywatne żale, panie pośle? No nie wiem, no wydaje mi się, że pani Godek musi mieć świadomość, że stała się prawdopodobnie wrogiem numer jeden dla bardzo wielu osób, ponieważ z butami weszła w życie bardzo wielu kobiet i polskich rodzin. I wydaje mi się, że chyba ten projekt ustawy jest jakimś odreagowaniem. Ale ja nie chcę się bawić w psychologizowanie. Ja chciałbym tylko powiedzieć o jednej kwestii. Znaczy, ja mówię o miłości i mówię o tolerancji. Pani Godek mówi o nienawiści i dyskryminacji. Ja mówię o szacunku. Pani Godek tym projektem ustawy mówi o poniewieraniu innych i szerganiu dobrego imienia i godności innych. Szanowni Państwo, chciałem też pokazać jedną liczbę. To jest 951. 951 młodych osób w zeszłym roku targnęło się na własne życie. To są oficjalne dane statystyczne. Wiele z tych osób targnęło się na własne życie dlatego, że były prześladowane między innymi ze względu na swoją orientację seksualną. To są dzieciaki 14-15-letnie. Niektóre z nich niestety z sukcesem popełniły te próby samobójcze, skończyły się śmiercią. I myślę sobie, że tego typu co pan konkretnie oskarża w tej chwili panią Kaję Godek, panie pośle? Ja oskarżam wszystkie środowiska prolajferskie i te wszystkie środowiska, które dzisiaj tak z taką dezynwolturą mówią o dewiacjach, mówią o tym, że trzeba wykluczyć niektórych, zakazać im korzystania z podstawowych wolności. Ja oskarżam te środowiska, że one dbają, one nazywają się pro-life, ale one dbają tylko o życie wtedy, od momentu poczęcia do urodzenia. Po urodzeniu wprowadzają nakazy, zakazy i szczucie. I 951 osób temu szczuciu, część z nich uległa, popełniła samobójstwa. Dlaczego? Dlatego, że nie zniosła tej atmosfery, nie zniosła tej duchoty, tego szariatu, który chce wprowadzić Kaja Godek i jej koledzy i koleżanki. Zastanawiam się, panie pośle, czy pan teraz nie dokonuje takiego swoistego nadużycia? Chciałam. Bo to jest argument bardzo emocjonalny. To jest argument prawdziwy. Dotyczący... Pani redaktor, ja to mówię z własnej perspektywy. Ja jestem osobą homoseksualną, która w wieku 15-16 lat także miała różne myśli, także nie miała najłatwiej w szkole. Przez to ze strony rówieśników. Także dlatego, że poziom homofobii był podsycany przez lokalnych księży czy lokalny kler. Nie można przechodzić, nie można pozwalać na tego typu projekty ustaw. Nie można pozwalać na tego typu debatę w debacie publicznym. To te słowa, one pociągają za sobą czyny. Te słowa, one pociągają za sobą konkretne nieszczęścia konkretnych ludzi. Pani Kaja Godek jest... I słowa na ten jest, temat, dobrze? Ostatnie zdanie. Za chwilę się pani odniesie do tego. Ostatnie zdanie. Cierpliwości, pani Kaju, bo tutaj trzeba też trochę kultury. Ja uważam, że tego typu projekty, one wprowadzając zamęt społeczny, one powodują, że ten język nienawiści, ta duchota, ona zaczyna nas wszystkich dobijać, a szczególnie dotyka młode osoby, które coraz gorzej sobie radzą ze światem zewnętrznym. Z jednej strony pani tak dba o życie, walczy pani o tych wszystkich, którzy są w ciąży, są zarodkami, a z drugiej strony pani jest zwolenniczką posiadania broni. Jak to się ma do tego, że z jednej strony walczy pani o życie, a z drugiej strony chce pani wyposażyć ludzi w broń i pewnie jeszcze z różańcem? Tak, jestem rzeczywiście zwolenniczką posiadania prawa do broni, chociażby po to, żeby kobieta obroniła się przed gwałcicielem, a nie żeby potem zabijało się dziecko. I bardzo mi przykro, że chce pan kobiety rozbroić, bo kobiety potrzebują móc obronić się przed agresorami. Kobiety potrzebują broni. Natomiast jeśli chodzi o samobójstwa wśród LGBT, rzeczywiście wszystkie badania to pokazują, że jest zwiększony odsetek samobójstw, ale jak popatrzymy dalej, to ten zwiększony odsetek samobójstw jest również w miejscach, gdzie tolerancja, czy wręcz afirmacja homoseksualnego stylu życia jest niemalże odgórnie zadekretowana. Bardzo wysoki odsetek samobójstw wśród osób LGBT jest na przykład w San Francisco. Czy to jest jakieś zaściankowe miasto, które pan redaktor tutaj określi? Ale czy pani robiła jakieś tam badania w San Francisco, żeby stawiać taką tezę? Jak się posługujemy badaniami, liczbami, miastami, to zna pani takie badania, czy...
Tak, znam takie badania i każdy może to sprawdzić. Jakie wystarczy wrzucić w Google samobójstwa San Francisco LGBT. Ale... Każdy może sobie to sprawdzić. Myślę, że teraz nie jesteśmy na debacie akademickiej, tylko w programie publicystycznym. Wynika to, że wciąganie młodzieży w szpony ruchu LGBT kończy się dla tej młodzieży źle. I co państwo na to proponują? I akurat w San Francisco ci ludzie popełniają samobójstwa, tak? Ideologii LGBT. Czy ja dobrze rozumiem, że akurat San Francisco jest takim miejscem, gdzie osoby LGBT popełniają samobójstwa z tego powodu, że są LGBT? Bo chciałabym zrozumieć, co pani ma na myśli. Pani redaktor, kiedy młody człowiek ma rozchwianą tożsamość seksualną, co się w wieku dojrzewania bardzo często zdarza, ma również tego rodzaju problemy, które mogą doprowadzić do samobójstwa. A kiedy tylko słyszę Kaję Godek mówiącą, że porównującą go do najgorszych totalitaryzmów, to ta jego świadomość rozchwiana się poprawia czy uspokaja, jak pani sądzi? My proponujemy ograniczenie homopropagandy, która wciąga kolejne rzesze młodych osób w szpony ruchu, który nie chce ich dobra, bo ten ruch nie chce dobra młodych ludzi, ten ruch chce te osoby zniszczyć. Ideologia LGBT prowadzi do niszczenia człowieka, a homopropaganda na ulicach jest problemem, który należy ograniczyć. I 200 tysięcy ludzi... Muszę panią prosić, żeby pani nie obrażała środowiska LGBT. Pani to uparcie robi. Staram się grzecznie i spokojnie prosić. Prosić panią o nieobrażanie innych ludzi, którzy mają orientację homoseksualną i będę to stanowczo podkreślać, bo jeśli pani mówi o rozchwianiu emocjonalnym młodych ludzi, jest norma pani i jest Kaju, odstępstwo od... Jeśli pani nie mówi, nie może pani powiedzieć, że pani jest normalna, a ktoś, kto jest homoseksualny, jest nienormalny. Bo jeśli pani mówi o rozchwianiu emocjonalnym pani... tych ludzi, to im nie pomaga i to ma konsekwencje. Proszę nie, powiedzieć, to właśnie pani pomaga, wspomniała, dlatego, że trzeba pani postawić diagnozę, wspomniała pani, ale pani nie jest lekarzem, ciągnąć. Żeby stawiać diagnozę. Diagnoza redaktor, została postawiona dawno. Diagnoza została postawiona dawno. Pani Kaju, pani powiedziała o uzbrojeniu. O uzbrojeniu kobiet, pani które miałyby się chronić przed gwałtem. Pani redaktor, jeśli można. Ja chciałam tylko dopytać, bo pani, jeśli ja dobrze przeczytałam, zrozumiałam, chce zakazać również w Polsce usuwania ciąży z gwałtu. Pani redaktor, jeszcze wrócę do tego czy wątku, pani chce bo pani mnie troszkę zakrzykuje. Usuwania ciąży? Nie, tłumaczymy sobie. Chcę wiedzieć, czy pani chce zakazać ciąży problemy z rozchwianą tożsamością seksualną, to trzeba ten problem zdiagnozować i nie można tego problemu omijać i krzyczeć, że to nie jest problem. Dlatego, że to wprowadza dziecko jeszcze głębiej w obszar, z którego trudno takie dziecko wyciągnąć. To się rzeczywiście kończy samobójstwami. Ruch LGBT ma na rękach krew dzieci, które wciągną w ten ruch, a potem to doprowadziło do problemów w życiu osobistym pani, i rzeczywiście wielu przypadkach do... Kim pani jest z zawodu, bo pani chce stawiać diagnozę? Powtarzam opinie lekarzy, psychologów, powtarzam opinie, które są powszechnie dostępne. Wystarczy poszukać. A chce pani powiedzieć, że nieodpowiadanie na pytania jest też odpowiedzią. Czy pani chce zakazać usuwania ciąży pani redaktor, z gwałtu? Chcę, żeby każde dziecko miało prawo do życia. Chcę, żeby każdy miał prawo do życia, również jeśli hipotetycznie byłby kiedyś taki test, że można stwierdzić, czy to będzie gej lub lesbijka, czy będzie to heteroseksualista, też ruch pro-life będzie bronił życia, będzie bronił prawa do narodzin takiego dziecka i prawa do życia. Pani Kaju, dziękuję za to. Nie chciałaby pani usuwać płodów, które mogłyby się stać gejami lub lesbijkami. Dobrze, Krzysztof Śmiszek, bo dość długo. Krzysztof Śmiszek. Powiedziała pani, że gdyby był taki test, czy mógłby być płód gejem czy lesbijką, to kobieta powinna mieć wybór. Krzysztof Śmiszek. Przepraszam, bo poproszę reżyserkę, żeby panią wyciszyła na moment. Ja bym bardzo chciał podziękować pani Kai, że jest tak wielce łaskawa, że jeśli okazałoby się, że nosiłaby ciążę z dzieckiem, które okazałoby się być homoseksualne, to pozwoliłaby mu żyć. Bardzo pani dziękuję, naprawdę krok w dobrą stronę. Natomiast jedna kwestia, ja się zastanawiam, jak daleko... Proszę, żeby pani nie przeszkadzała. Mówiła pani bardzo długo.
Jak daleko ekstremistyczne środowiska mogą się posunąć? Rozumiem, że ten projekt ustawy, dobrze, złożyliście, będzie zakaz, chcecie, żeby był zakaz demonstracji na ulicach. Pytam, jakie będą następne kroki? Palenie na stosie za homoseksualizm, łamanie kołem za aborcję? Co jeszcze wymyślicie, co jeszcze urodzi się w waszych głowach, żeby utrudnić ludziom życie? Te projekty ustaw, które składacie, to jest atak na polską rodzinę, to jest atak na spokój polskiej rodziny. To jest wchodzenie z buciorami w relacje intymne między ludźmi. To jest zaburzanie spokoju także rodzin, które przechodzą przez trudne chwile. Ja nie widzę, żeby pani fundacja, pani angażowali się bardzo mocno w walkę z pandemią. Nie proponujecie rozwiązań, które mogłyby pomóc polskim rodzinom w tych trudnych czasach. Wymyślacie sobie wroga, macie seksualne obsesje. Widzi pani, rozmawiamy prawie od pół godziny. Ja nie mówię o seksie, ja nie mówię o erotyce. Pani chciała mieć prawo do porównywania osób LGBT do ustrojów totalitarnych. Proszę zwrócić uwagę na jedną kwestię. Ja nie mówię o erotyce, ja nie mówię o kwestiach intymnych. To pani ciągle o tym mówi. W tym projekcie ustawy posługujecie się językiem, który... Ja pokazałem ten projekt ustawy moim studentom pierwszego roku prawa. Oni otwierali oczy ze zdziwienia, że ktokolwiek mógł napisać taki beznadziejny bubel prawny, który woła o pomstę do nieba. Ja apeluję do wszystkich środowisk pro-life. Zajmijcie się pomocą polskim rodzinom, zajmijcie się tym dzieciom, które się urodziły, a nie dbajcie tylko o te dzieci od momentu poczęcia do narodzin. Przestańcie być obrońcami porodów, a zajmijcie się i bądźcie obrońcami godnego życia. Chciałam zadać ostatnie pytanie, pani Kai Godek. Czy pani nie sądzi, że pomaga pani tym środowiskom, które pani tak bardzo chce wyrzucić z życia publicznego, czy zakazać im manifestowania, dlatego że akcja rodzi reakcję i po tym, co pani zrobiła, o co pani walczyła, tysiące kobiet i mężczyzn wyszły na ulicę, krzycząc także pod pani adresem, żeby pani zniknęła i nigdy nie wracała, dlatego że... Tak jak powiedziałam, no to wahadło się wychyla w drugą stronę. Czy pani nie pomaga środowiskom lewicowym i liberalnym? Czy ma pani taką refleksję? Wie pani co, pani redaktor, gdybyśmy my rzeczywiście pomagali środowiskom lewicowym i liberalnym, to by nam wiecznie nie zakładali procesów i wiecznie by z nami nie walczyli i nie byłoby takiej histerii po lewej stronie, ile razy wchodzimy z projektami. Ja chcę powiedzieć a propos projektu LGBT, od 2011 roku środowisko prolajferskie składało projekty w obronie życia i po 9 latach jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Oczywiście tutaj jest kwestia publikacji tego wyroku i kolejnych kroków, ale my sobie z tym też poradzimy. Dlatego dzisiaj, jeżeli mówimy o tym, że trzeba uwolnić przestrzeń publiczną... Zbierała pani chyba niecałe 800 złotych. Na co są te pieniądze, przepraszam? Bo pani mówi, że to jest zbiórka na publikację wyroku. W jaki sposób to ma? Na toner do drukarki. Na co te pieniądze pójdą? Dobrze, proszę mnie nie przerywać teraz przez minutę. zrzutka.pl/prolife. Na co są te pieniądze, na działania społeczne. Na działania społeczne związane z przyspieszeniem opublikowania tego wyroku, ponieważ potrzebna jest presja społeczna na Mateusza Morawieckiego, żeby ten wyrok opublikował. A dlaczego pani ponieważ nie nosi maski, tak jak to jest nakazane prawem? Czy pani się czuje osobą ponad prawem? Mam doświadczenie. Dziękuję za uwagę. Przepraszam, jeszcze raz. Mam doświadczenie, dziękuję za uwagę. Ale jakie doświadczenie, bo chodzi o maskę, która chroni nas... Zaświadczenie. Jest pewna grupa osób, która... Kaja Godek, Fundacja Życie i Rodzina, Krzysztof Śmiszek, Lewica. Przekroczyliśmy czas. Zwycięży. Pozdrawiam. Bardzo dziękuję.